Pamiętasz aferę z Karolin Derpiński? Czyli ty zrobiłaś niewinny żart na Instagramie, a potem miałem wrażenie, bardzo subiektywne, jeżeli nie chcesz o tym mówić, to powiedz, że bardzo cię to dotykało, bo poczułaś, że ktoś może odczuć, że ty jesteś wroga albo ironicznie złośliwa. Wiesz co, to mnie dotknęło i trwało to wrażenie, myślę, że z półtorej doby. To jest długo czy nie? To jest bardzo krótko i to jest właśnie ta zmiana, bo dawniej bardzo wiele rzeczy dotykało mnie i to się utrzymywało we mnie strasznie długo, za długo. A teraz... jaki mechanizm się tutaj wyzwolił? No, sparodiowała się trochę na Instagramie, co było obiektywnie zabawne. Słuchaj, chodziło mi bardziej właśnie, to, podobnie miałam z tymi feminatywami, bo to są dwa moje wielkie skandale z tego roku. Tak. I zasadniczo chodziło o ten sam temat, że nie byłam wystarczająco precyzyjna, żeby ktoś nie mógł mi zarzucić rzeczy, które po prostu są całkowicie poza moim spektrum zainteresowań. A co to znaczy ludzkich? W przypadku żartu precyzyjna? Ten żart był, forma tego żartu była jego treścią i odwrotnie. Ale czy to nie jest tak, że my, jak my teraz jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zastanowić się trzy razy, czy jakiś żart kogoś nie tak, urazi? I ta grupa, która może być urażona, już jest bardzo, bardzo szeroka. Ale wiesz, ja uważam, że to doświadczenie było bardzo cenne, bo... Ale czego doświadczyłaś? Nazwij to, bo ja nie rozumiem. Niezrozumienia. Ale miałaś poczucie wstydu, czy poczucie, że zrobiłaś komuś krzywdę nieświadomie? Nie, miałam poczucie bezradności. Wobec interpretacji? Tak. A to nie jest tak, że w przypadku żartu to ty odpowiadasz za to, co robisz, a nie za to, jak to rozumieją ludzie? No wiesz, ale no są, wiesz, jeżeli ktoś mówi, że jestem hejterem, to no nie chcę być tak interpretowana. Ale na podstawie jednej zabawy można dostać w Polsce etykietkę hejtera? Naprawdę? Można. Już, tak? Można. Tak. Czyli ty byłaś hejterem, tak? Tak. I właściwie ze wszystkich możliwych reakcji na ten żarcik, tylko to mnie dotknęło. Ale spotkałyście się z panią Caroline? Nie. Ale spotkacie się jeszcze? Ja nie sądzę, żeby ona bywała tam, gdzie ja siedzę głównie, czyli u mnie w domu. Powiedz mi. To bardzo ładne. Nie ma jej w salonie.